chyba przed. Musiałem się, zaszczepiłem się. Ale potem opowiem. Facet wchodzi, jeszcze wtedy były te, obowiązywały albo maseczka, albo przyłbica. I ma przyłbicę, ale on sobie odchylił. I podchodzi do okienka mojego kolejka, a pani mówi tak, ale proszę przyłbicę założyć. A on mówi, no mam. No ale proszę założyć przyłbicę. A on mówi, ale pan, a ona jest oczywiście za szybą, tak? Tylko jest to... A on mówi, no ale mam. Proszę założyć przyłbicę. Tu jest napisane przyłbica albo maseczka. A on mówi, no przecież jest szyba. A ona mówi tak, ale to jest moja szyba. Ja tam sobie zjem obiad i śmie smacznie, bo nawet lekko nawet już, nawet się nie obracam, bo już mi tak ciężko jest. We wtorek to ona jedzie do pracy, wraca, to musi coś przeprać, bo to leży z całego tygodnia. Przeprać jakieś spodnie, coś, no to uruchomi to, a przy okazji zacznie prasować, no bo tak pracuje do 22, bo tym się kładzie, bo o 6 wstaje. We środę robi obiad, najczęściej, rzadko, ale na cały tydzień od razu. Pakuje to wszystko do zamrażarek, poczeka, aż wystygnie tam do nocy. No to pierwszy się kładzie, bo o 6 stanie. Wchodzę na skwerek, tam przy okazji sprzątnie po psach. Tam. Taka jest babeczka. Po prostu powiem wam, pełna cnotliwość. Ja będę prosił o jakiś medal od Czarnka. Co ja chciałem powiedzieć a propos szczepienia. Jesteście generalnie szczepieni czy nie? Aha, ci tak, tam. Nas podejrzewać wszędzie kant, widzieć w każdym stronę zło, mieć na każdego hak. Podpalili stos, gdzie się wątły już nigdy. Szczęśliwej Polski już czas, w której bratu ufa brat, w której świat nie jest wbrew. Polski, co masz swoje miejsce, ty i ja, dumnej z nas. Jaką drogą iść? Ja was ściskam. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Trzymajcie się dziennie. Życzę wam jak najmniej ulew, jak najmniej, już nie chcę powiedzieć tego słowa, jak najmniej ognia, a jak najwięcej ognia w sobie. Dziękuję bardzo. To jeszcze coś od nas z panem przewodniczącym, taka lokalna literatura od lokalnych twórców. Ja słabowego nie wiem o tej porze. Na zimno. Najlepiej czyta się wieczorem.